28 września w Muzeum Regionalnym o godzinie 15 odbędzie się wernisaż nowej wystawy pod tytułem Dębica Walcząca 1939-1951. Tematyka wystawy obejmuje losy dębiczan w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej ukończeniu. Na wystawie znajdą się pamiątki po lotniku zestrzelonym nad Zawadą, ale nie tylko. Muzeum Regionalne pozyskało bardzo cenne eksponaty z Ameryki. To muzealia po pilocie, który został razem ze swoimi towarzyszami zestrzelony 13 września 1944 roku nad Zawadą. To jedno z pierwszych tego rodzaju zestrzeleń Armii Czerwonej w stosunku do swoich aliantów, czyli do żołnierzy amerykańskich tutaj nad Dębicą. Więc po pierwsze bardzo cenny zbiór, wyjątkowy zbiór, który udało się tutaj muzeum pozyskać. Natomiast myślę, że to też przyczynek do tego, aby upamiętnić tych bohaterskich pilotów amerykańskich, którzy lecieli nad Polskę po to, aby wspierać i walczącą Armię Krajową, jak również wspierać ludność polską w dobie walki z Niemcami. Ale to nie jedyne eksponaty, które muzeum otrzyma w tym miesiącu, ponieważ już wkrótce muzeum stanie się też właścicielem bardzo cennych muzealiów i archiwaliów po Józefie Pikule, Albatrosie, który był żołnierzem września 1939 roku, który był uczestnikiem bitwy na Kałużówce, a który został aresztowany, zabrany i osadzony w więzieniu w niemieckim obozie koncentracyjnym w Gross Rosen. Przeżył ten obóz i zachował się pasiak obozowy z numerem 85390 należącym właśnie do Józefa Pikuły, a także szereg archiwaliów. To wszystko Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przekaże we wrześniu właśnie dla Muzeum Regionalnego w Dębicy. Wystawa obejmować będzie także funkcjonowanie struktur konspiracji antykomunistycznej po II wojnie światowej. Wystawy, którą ponownie otwieramy, tworzymy nową teraz ekspozycję pod tytułem Dębica Walcząca 1939-51. Tytuł wystawy jest nieco bardziej rozszerzony, obejmuje także okres powojenny aż do 1951 roku. I no, nie trudno tutaj zauważyć, że jakby ten kontekst aliancki też się pojawia, prawda? No bo Armia Czerwona, która przez wiele lat po wojnie była wysławiana za swoje postawy wyzwoliciela, dzisiaj widzimy doskonale, jakie to wyzwolenie było. Zresztą cały naród nasz odczuł przez wiele lat komuny tą właśnie postawę Armii Sowieckiej. A tutaj namacalnie widzimy także, że w kontekście naszych wydarzeń w 1944 roku, kiedy już byliśmy na terenie, na którym była armia sowiecka, armia aliancka dla naszych aliantów, także zdeklarowana aliancka dla nas, chociaż w rzeczywistości widzieliśmy tą postawę, no, pilot amerykańskiego i załoga amerykańskiego Liberatora musi się katapultować, bo jest zestrzelona przez właśnie Rosjan. Także myślę, że ona tutaj dobrze się wpisze w tą naszą narrację, da pełniejszy obraz tego, co się działo w 1944 roku na ziemi dębickiej. Wystawę dofinansowano ze środków Biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego Niepodległa.